Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek. No i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Wyszliśmy z posiadłości Benevento. No i powoli wracamy do wioski, wracamy do handlarza. Zebraliśmy trochę różnych ciekawych rzeczy, które mogliśmy zebrać. Zagraliśmy w grę. Udało się zdobyć trofeum. Więc po prostu udajemy się z powrotem. Zerknijmy na mapkę. Zerknijmy na mapkę. No nie, do tego skarbu nie mogę coś podjąć, no ale może z biegiem czasu się nam to uda. I tutaj w tą stronę chyba mamy iść, o ile dobrze pamiętam. Tutaj nie powiem wam szczerze, niepokoją takie dziwne odgłosy, które się pojawiają. Jest to o tyle irytujące, że... O właśnie, tutaj na przykład gdzieś szeleszczenie drzew. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. O! Czekajcie. Chciałem powiedzieć, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa. A tu jakieś warkoty słyszałem, czekajcie. Tam nic nie było przypadkiem. O. No nie. Tak miałem wrażenie, jakby za nami coś się dziwnego działa. A może to było przy tym moście już, no nie wiem. Tak czy inaczej... Nasłuchujmy. Może gdzieś coś... Tak jakby gdzieś lkany wydawały z siebie ten dziwny odgłos. Patrzcie, nad jaką przepaścią jesteśmy. Tamte pozostałe mosty widzę pozrywane. No nic, no idziemy dalej. Nie mamy chyba za bardzo innego wyjścia, coś... Nie, tu listek. Tutaj... No. Patrzę też, żeby czegoś nie przeoczyć, nie przegapić. O, klatka, patrzcie. O! Tam mamy skrzynię. Zbieramy. Tutaj coś jest. O! No. Idziemy po tą klatkę. Gdzieś tu ona była, tak, jest. Rozbiła się, co mamy w środku? Amunicja do strzelby. O! Dobra. Dobra. No, rozglądamy się, tak jakby jeszcze gdzieś... A, tam dalej klatka jest kolejna, patrzcie. Słyszę właśnie, żeby jakby... O, masz teraz ten z góry... spadł. Dobra broń jednak, powiem wam. Dużą siłę rażenia ma. I jednocześnie jest... no, mocna. Tutaj dajemy, dobra. Co mamy w tym razem? O, 3000 lei, patrzcie. To już jest spora gotówka. Kolejna klatka. Amunicję do strzelby. No tutaj się troszeczkę możemy obłowić, powiem wam. Ważne jest, żeby dokładnie to wszystko spenetrować. Tu już jest ten most, to... Tam nic nie było. O, tu coś. Słyszę jakieś hałasy, odgłosy dziwne. Jakaś
gałązka gdzieś tam strzeliła. Tutaj nie możemy na to wyjść. Szkoda. O, masz! Kolejny. Niestety. Nie udało mu się. O, patrzcie, tam jest, widzę, diament. Vivianit. Vivianit. Nie wiem, co to jest, ale... ale na pewno się przyda. Widzicie, jak to trzeba dokładnie eksplorować? Tu by się niby już wydawało, że wszystko. A jednak... a jednak niekoniecznie, tak? No, idziemy powoli. Obejrzyjmy sobie. No dobrze, idę. Miałem przez chwilę wątpliwości, czy idziemy dobrze, ale jeszcze się na moment, słuchajcie, tutaj bym... tutaj wydaje mi się, że coś mogło jeszcze mi umknąć, ale chyba już nie. O, słyszycie? Właśnie te takie hałasy mnie... no trochę irytują, bo one by wskazywały na to, że coś tu się może kryć, a okazuje się, że tam nic nie ma. No dobra, idźmy tędy. A, widzę już bramę. Tu nic nie ma. No i jesteśmy u handlarza. O, ma laleczkę. Tą, którą żeśmy zebrali. Ale przecież jeszcze żeśmy jej mu nie sprzedali, więc skąd on ją ma? To trochę chyba nieścisłość, albo ja czegoś nie rozumiem. No dobrze, ma to ma. My włóżmy flakon. Kolejny. Z nogami. Flakon włożony. Broń przeładowana w razie co. Zobaczmy, czy możemy coś, słuchajcie, wytworzyć. Bo... apteczki nie możemy. Ale możemy amunicję wytworzyć. Czy tu coś możemy połączyć jeszcze? Zobaczmy. Bo jak jest coś do połączenia, to połączymy to. Niekompletny naszyjnik. Tego nie będziemy oczywiście sprzedawać póki co. Bo tutaj nie mamy co połączyć właśnie. Bardzo cenne i bardzo cenne. Dobra. Otwieramy sklep. No, wygląda znajomo. Dobrze. Sprzedajemy handlarzowi duży kryształ. Vivianit 5000. No to ładna kwota. Kryształowa czaszka, no niewiele za to wycenił. Angie 28 000, niech będzie. Niekompletny naszyjnik, nie będziemy tego sprzedawać. Panna Madalina, dobra, jedną sztukę sprzedajemy. Onyksowa czaszka 15 000, niech się sprzedaje. Wytrychu oczywiście nie, apteczek nie sprzedajemy. Amunicję musimy posprzedawać, bo mamy ją nieskończoną ilość, więc tutaj możemy ją spieniężyć. A resztę myślę, że sobie zatrzymamy. Dobra. Zatwierdzamy. Sprzedać. Ah, Miss Angie. Just adorable. Porcelain dolls are very popular, you know. No, no to cieszę się, że mu się spodobał nasz... Please do take a look at my new stock. Dobrze, tylko że ja najpierw bym chciał jeszcze ulepszyć, jeżeli coś mogę ulepszyć, co nieco. No właśnie, tutaj siła ognia. I tutaj ulepszymy sobie, słuchajcie... 81 000.
do pozycji 1900, no ale ulepszmy to. This simple modification can be done in just a moment. No to cieszę się. I tutaj kolejny już próg to jest 23 tysiące, to jest poziom 2300 i kosztuje 94 tysiące. My niestety mamy tylko 70 tysięcy, więc... Ale czekajcie. A może by ten sprzedać pistolet? Się zastanawiam, bo... I ulepszyć sobie tą armatę ręczną, unikatowa broń. Ciekawe, ile za to by dał. Zobaczmy. Czekajcie. Nie, tego nie. Zaraz, który to był? O, to było. Za to dałby mi 25 tysięcy, no to miałbym... No dobra, to sprzedajmy. No bo tego to szkoda. Ale to możemy sprzedać. Dobra. Sprzedajemy. Potwierdzamy. Tak, za dwa razy większą cenę. Znam te twoje numery. 95 tysięcy mamy, słuchajcie. Wchodzimy teraz tutaj. I kupujemy pozycję ognia na 2300. O. It's fine. All finished. No to się cieszę. No i dobra, no i tyle by było chyba. No bo co, tu już więcej nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Szybkostrzelność jest 25, a my oczywiście nie mamy tyle, więc no cóż. I've procured some new items for you, Mr. Winters. No dobrze, pokaż co ty jeszcze tam więcej masz. Pociski jakieś inne. No ale nic, na nic nas nie stać, słuchajcie. Na nic nas nie stać. Tu jakaś bomba. Nie, no na nic nas nie stać, także no sorry, traktory. Ale nic nie będzie z zakupów. Kuchnia hrabiego, dobra. Rybkę w ziołach żeśmy już zjedli. Ale czy mamy jakieś inne jeszcze elementy, które... Jadłospisu, które możemy mu przekazać. No niestety nie mamy, patrzcie. A szkoda. Bo gdybyśmy coś mieli, to można by było od razu... No tak, gdyby coś było, to można by było sobie jeszcze tutaj, prawda, kupić, dokupić. Dobra, ja szybciutko zapisuję grę i widzimy się zaraz po. No to lecimy dalej. Ponieważ mamy już klucz lutnika, słuchajcie, więc nasza droga będzie teraz prowadziła właśnie do tego domu lutnika. Poczekajcie, zobaczmy tutaj, czy nie ma wron. Tu wrony zawsze się pasły. Jakby były wrony, to dobrze by było je, słuchajcie, upolować, bo z nich mamy mięso. O, wron nie mamy, ale mamy inne stwory. O. Dobra. Niech będzie. Zioło niech będzie. Patrzcie, tu się te drzwi otworzyły nam. Co to jest to? Łamana tabliczka. Zobaczmy, co to za łamana tabliczka. Ale brakuje drugiego kawałka, coś jest napisane, tak? Klaudi. No dobra. O, zamknęło się. A nie, otwiera się, dobra. Nie lubię takich właśnie dziwnych rzeczy, że przejdę coś i tu mi się albo za mną zamknie, albo cokolwiek innego, no. Przeładujmy. Wron niestety nie ma. Zobaczmy, czy jakieś może rybki. Zamek jest niedostępny. Rybek by nam się odrobina przydała.
ale próżno szukać. Nic tu się nowego, widzę, nie pojawiło. Tu też dalej nie pójdziemy, bo most zwodzony jest niestety niedostępny. Patrzę, czy nie ma tych kruków wron, czy nie wiem, jak to się nazywa. Nie ma. Szkoda by je było spłoszyć. No dobra, dobra. Idziemy w takim razie. Nie, myślałem, że coś tutaj, bo taki jest, takie miejsce dziwne, ale nie. Tu żeśmy już studnie załatwili sobie. Czekajcie, zerknijmy jeszcze na mapkę, może wiecie. Zerknijmy sobie na mapkę. Tu mamy. No tędy możemy iść. Czyli tutaj zaraz na prawo i tutaj tędy przejść. No dobra, dobra, chodźmy tędy. Tędy? Nie, nie tędy. Zaraz tędy było? Ale tu mamy chyba zamknięte tą część, dokładnie. To jeżeli tu jest zamknięte, no to gdzie? Tutaj z powrotem do handlarza? Nie, bez sensu. Chyba tutaj nam każe iść. Tak. No dobra. Skoro tutaj nam każe iść, to przejdźmy sobie tym magicznym naszym przejściem. Czekajcie, czy to było tutaj? Tak, to było tutaj. Tak. Trzeba uważać. Już się tak... O właśnie, to było chyba tu. Tak, ogrodnik Benevento, czyli w posiadłości Benevento byliśmy i dlatego mamy klucz lutnika. No to otwieramy. Otworzyłem, fajnie. O, tu coś jest. Dobrze. Tu coś mamy? Nie, tu nic nie mamy. Szafa, zawsze w szafie coś. No nie, tym razem niekoniecznie. To lodówka. Radio niedziałające. O, ale mamy skrzynkę działającą. Pyk. I już jest, dobra, to otwieramy. Tu mamy chemikalia. Fajnie. Tu narzędzia różnego typu. O! Tu jakiś kod. Tu musimy szukać kodu, słuchajcie. A co tu jest w tym? Jakieś coś takie dziwne. O! Żółty kwarc, patrzcie. Jak wypatrzyłem. O, tu trzeba szukać jakiegoś kodu do tej szafy. Nie wiem gdzie, ale... Może to 270917. 270917, spróbujmy. 27... Dwadzieścia... 7 0 9 17. Działa. O proszę. To coś. Magazynek dużej pojemności karabinów 2. Dobra. Załóżmy od razu. Jest magazynek.
obejrzyj. Nie możemy go obracać, ale możemy go założyć. Dobra, załóż modyfikację. To jest F2, czyli to. No dobra. Do walki na daleki dystans. No dobrze, dobrze. Zobaczmy, co tu... A, tu już jest wszystko załatwione. Skarb żeśmy zgarnęli. To chyba był w tej szkatułce. No i tyle. Czyli co? Wychodzimy z tego domku, tak? Tu już więcej nie ma. Tędy nigdzie dalej nie przejdziemy. No to wychodzimy. Pięknie. Tu jest jakiś płot, to nie. Zobaczmy, jak sytuacja tu wygląda. To było już przeczesane, więc nie ma po co tu wchodzić. Dobra, to w takim razie wychodzimy. Wychodzimy. Czekajcie. Gdzie my musimy się udać? Ja bym chciał się udać o tutaj. Czyli musimy tą drogą i na prawo tam potem, tak? Czyli tutaj gdzieś. No. Studnia. Ale to nie z tych studni, które... Czekajcie, tutaj chyba nic nie było już więcej. Ale nie, na prawo coś jest. Jakieś wejście, tutaj coś było, tak? Było. O, prosiak! Mam nadzieję, że tym razem mnie nie pogryzie. Mamy mięso. Pięknie. Mamy mięso prosiaka. O to chodziło. Czy tu jeszcze coś jest? Jest! Tu jeszcze coś jest. Otwórzmy może to. Tu mamy studnię. Użyjmy koła. Wytrych. Fajnie. Spójrzmy na mapkę. Czyli musimy wejść od... Jak to tam się dostać? Bo tutaj to myśmy wszystko już obczesali. Tu nic nie było, pamiętam. Tu nie było nic, tak? Tak, tu nic nie było. Dobrze, pamiętamy. Ale zaraz, słuchajcie, jak się dostać? Czyli musiałbym, słuchajcie, stąd wyjść, przejść tędy i tutaj jakoś wejść. No dobra. To wychodzimy stąd. Przechodzimy tędy. Prosto i tu na prawo? Nie, no w tą stronę. Nie no, ale tutaj byliśmy przecież, czekajcie. Nie, musimy wyjść stąd i tutaj wejść. A, tutaj jest, dobra. Dobra. Mamy dwa wytrychy. Jednego użyjemy.
Amunicja. Zobaczmy na mapkę. O, i teraz jest już wszystko załatwione. Nic tu się nie zmieniło. Światło jak się paliło, tak się pali. Prądu nie oszczędzamy, no bo po co? No dobra, wychodzimy stąd. To, co było do zdobycia, to żeśmy tutaj zdobyli. Trochę ta mapka myląca, powiem wam, jest, bo tu było do zdobycia, natomiast to mi się świeciło jako całość, że jest nieprzeszukane. Dziwne to trochę. No, ale cóż. Więc, o, tu mamy jeszcze skrzynię, patrzcie. Niewiele brakowało, byśmy przegapili. Dlatego mówię, że trzeba naprawdę bardzo dobrze ten teren eksplorować. To jest to miejsce, nie wiem czy pamiętacie, jak żeśmy tutaj podchodzili do tej wioski i żeśmy się ześlizgnęli z tej góry tutaj. Widać tą właśnie jeszcze trasę. Także no, takie miejsce ciekawe. I tutaj pamiętam, ten koń jeszcze leżał. Już po nim niewiele zostało, po tym koniu. Jajka te pobite, pamiętacie pewnie? No. Dobra. Skoro tyle, bo tędy tutaj to jest zatarasowane i nic z tym nie zrobimy. Coś mi się wydaje i dobrze mi się wydaje. No to idziemy dalej, no. Skoro taka sytuacja, jeszcze popatrzmy na mapkę, co tutaj mamy jeszcze więcej. Tutaj mamy do załatwienia ten skarb. O, tu mamy... Co to jest? Cztery skrzydły klucz. Aha, czyli tutaj muszę jeszcze wrócić się potem do tego centrum, jak gdyby. Bo tutaj już mamy te rzeczy. A, tutaj jeszcze jest ten. Czyli za kościołem. Czekajcie, za kościołem. Tutaj jest jeszcze ten, ale tutaj nie przejdziemy na razie. Bo mamy o te drzwi za. No, czerwono, czyli zatarasowane. Czyli możemy jeszcze wejść tutaj, gdzie był ten kościół i od kościoła spróbować, bo mamy ten klucz chyba z tego, co kojarzę o tym znaku. Ale nie, czekajcie. Tu jest też ten klucz, ale te drzwi zamknięte, czyli... A tutaj jest to na drzwiach, więc tędy być może da się przejść. Może coś mylę, ale może nie. No dobra, no to idziemy w takim razie jeszcze na drobną wycieczkę. Pozwiedzać co nieco. Tutaj nasze to przejście magiczne, które było, nie wiem czy pamiętacie. I tu wyjście już jest na zewnątrz. Ale ja bym chciał jeszcze wyjść na chwilę tu na dach. Się rozejrzeć. Tu oczywiście była dziura, żeby do środka wskoczyć, bo inaczej nie było tam innej możliwości. Ale ja tak lubię z wysoka sobie co nieco. O, tutaj może da się wejść. Tu jest ten czerwony komin nasz. Sławetny. O, dobra. Zaskoczyliśmy i udajemy się, słuchajcie. Gdzie? A gdzie my się mieliśmy udać? Tędy, czyli za kościołem tutaj te drzwi. No dobra. Tędy nie przejdziemy raczej. Nie. Musimy tędy. Dobra. Czyli za kościołem. O, są te drzwi. I to powinno nam się udać. Jeszcze na mapkę zerknijmy. Tak, udać otworzyć. Tam mamy przy okazji drób. Klucz Luizy? Nie! Czekajcie. Ten też nie. O, ten będzie. Pasuje! Pasuje kulał. Dobra. Rozejrzyjmy się. O, kurki. Cip, 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 kurki. Chodźcie do pana. No, gdzie mi uciekasz? Gdzie ona?
Jest. Upolowana. Słyszycie to samo co ja? Koziołek. Słyszę, ale nie widzę. O, tu jest. No co jest? O, tak trzeba było. Dobra. A jest tu jeszcze kogucik. Dobra. Mamy. Podnieś. Pięknie. Nawet żeśmy strzelby nie używali, ale przeczeszmy już ten teren do końca. Oczywiście tutaj, żeby nie zapomnieć o skrzyni. Podnosimy. I powolutku sobie jeszcze tutaj co nieco poeksplorujemy. Bo niewykluczone, że tu jeszcze gdzieś coś się kryje. Tutaj oczywiście nie powchodzimy, bo to są jakieś tam groby chyba. A, zamknięto od drugiej strony, czyli tędy się jakoś da wejść do środka. To nam się na nic nie zda. Tutaj jest ogrodzone, to nie. Tu też jest ogrodzone. Tu też jest ogrodzone, zamknięte. Czyli tylko tutaj moglibyśmy wejść, ale to musimy się jakoś dostać od tamtej strony. Patrzcie, co ja tutaj jeszcze wypatrzyłem. Duży kryształ. Fajnie. Jak to trzeba się, widzicie, wszędzie rozglądać. Jeszcze zerknijmy na mapkę. No tak, tutaj mamy zamknięte te drzwi, które... Ale są one potencjalnie do otworzenia. Dobra. Tu żeśmy to wyłowili. Jeszcze zerknijmy na mapę. Pole na ugór. Co tu mamy? Tu mamy maszynę do pisania. Ale to było wszystko... Aha, tutaj mamy jeszcze, słuchajcie... Studnię jedną z niezeksplorowaną. Dobra, idziemy do tej studni w takim razie. Idziemy do tej studni. Tylko gdzie ona była? Dobrze, ja idę? Chyba dobrze. Tą studnia jest właśnie tą studnię. Przy okazji może jakiś stwór gdzieś będzie, albo i nie będzie. Czekajcie, gdzie to była ta studnia? Chyba po drugiej stronie trzeba było tam przejść. Tutaj. O, właśnie, jest studnia. Dobra. Koło do studni. Zobaczmy, co nam studnia przyniesie. Bomba rurowa, no to pięknie, pięknie, pięknie. Bomby rurowe nam się na pewno przydadzą na jakichś dziwnych stworów, potworów. Jeszcze tak patrzę, czy gdzieś coś nie zostało przeoczone, ominięte. Ale chyba tutaj już nic więcej. Bo co? No tutaj więcej już nie wejdziemy. Na zewnątrz może jeszcze coś się pojawiło, bo czasami lubi się pojawiać. Ale już chyba nie tym razem, bo tu już raz coś nam przybyło, pamiętam, w tym miejscu. Nie, tu już nie ma więcej nic. No dobra. To słuchajcie, zawracamy. Tutaj też nic nie było. Kontrolna mapka, nie ma nic. Dobra. Wracamy się zatem. To jest ta mąka. O. No tak, tu już więcej. Tu jest to przewrócone, ten. Jeszcze oblukajmy kościół, może gdzieś tam coś się świeci. Nie widać nic. Kościół jest już przeszukany. Przeszukany kościół. Więc idziemy tutaj. Ale czy my możemy tędy przejść? Spróbujmy. Czy ja mam właściwy klucz?
od tych drzwi. Nie. Sześcioskrzydłą istotą. Nie. To nie to. To też nie. Chyba tutaj nie otworzymy tego, coś mi się wydaje, słuchajcie. Klucz Dimitrescu, no nie, nie pasuje. Nie, nic tu nie pasuje. Dobra. No nic nie zrobimy. Wracamy. Ostrożnie, bo może tu będą gdzieś wrony, kruki, czy cokolwiek w tym stylu. Nie widzę, nie słyszę. Tutaj kuski już też nie ma. Jeszcze patrzę, czy gdzieś coś nam się nie... O, tu zakrwawione to wszystko. No dobra, wracamy do handlarza, słuchajcie, bo tu nic po nas. Tu nic po nas. Pohandlujmy. Siemano. Ale jeszcze najpierw może coś dorobimy. Apteczka. Jest apteczka jedna. I może, no nie, nabojów do pistoletu nie da rady. Dobra, otwieramy sklep. No i może coś pohandlujemy, słuchajcie, bo żebyśmy trochę się w gotówkę tutaj zaopatrzyli, a jednocześnie zwolnili sobie miejsce w ekwipunku. Niekompletny naszyjnik to oczywiście nie. No, tu 14 tysięcy to niech by było. No i tutaj mamy już... Aha, amunicję mamy, to możemy sprzedać. Pocisków oczywiście nie sprzedajemy i nic tu z tych rzeczy już więcej nie. No dobra, potwierdzamy. Tylko to. Splendid. Do you know it's worth? Wiem, ile to jest warte. Mamy w tej chwili 32 tysiące, słuchajcie. Ale to i tak nam na nic nie wystarczy. Ja bym chciał tutaj szybkostrzelność, moglibyśmy tylko zwiększyć, ale ja wolę poczekać, aż będziemy mieli 115 i byśmy wtedy sobie zwiększyli, słuchajcie, do 2700, no. No bo, a może da na kredyt? Czekajcie, spróbujmy. Sorry, but I do not give discounts. Skąpiec. Pay me no mind. Nie zwracam, ale może byśmy jeszcze coś ugotowali. Poczekajcie. Tu jedno potrzebujemy. I tu jedno potrzebujemy. Carry on. Dobra, gotujmy. Finished. I'd love for you to enjoy as well. Pilaw z drobiu i dziczyzny. No spróbujmy tego. Dobre. Dobre nawet. Obrażenia otrzymane przy obronie zostały trwale zmniejszone. Obrażenia otrzymywane przy obronie zostały trwale... No więc właśnie, czekajcie. Tutaj mu trochę tego też oddamy. Tu mi potrzeba jeszcze rybki, ale nie mamy. Ale tu możemy spokojnie dać to, co mamy. No. I to... Dobra. I tutaj nic nie mamy z tych rzeczy i z tych rzeczy nic. No dobra. Tyle. Dobra, słuchajcie, szybki zapis. I lecimy dalej. Tutaj chyba byliśmy już, więc tutaj nie ma sensu iść oczywiście, ale sens jest chyba tam wrócić, bo pod... pamiętam, słuchajcie, że tam było brakowało nam jakiegoś klucza. Nie wiem, czy to nie był ten klucz właśnie. O, właśnie ten. O, widzicie, jak żeśmy trafili. Czar Cezara.
O proszę. Ale ładne. No widzicie. Czyli dobrze, żeśmy się tu wrócili. Dobra, chodźmy jeszcze mu to sprzedać. Zobaczymy, ile nam zaoferuje, bo sam jestem ciekaw. Otwórzmy. Nie, chcę tylko ci sprzedać jedną... 19 tysięcy. No dobra, niech będzie. Sprzedajemy. Mamy 51, ale to i tak jest za mało, bo my potrzebujemy, słuchajcie... no tak, 115. Nic się nie zmieniło. No oczywiście, że dam znać, no jakby inaczej. Dobra, a my póki co, słuchajcie... Oj, chyba w świeczkę wlazłem. A my póki co chodźmy tutaj zobaczyć, co tu się... To. Udało się, dobra. Czy to nie jest to, gdzie myśmy byli na samym początku? Przeładujmy, bo nie wiadomo, co tu nas czeka za chwilę. Tak, myśmy tutaj byli na... O kurde! O nie! O masz! O ludzie! A chodź. Gdzie on jest? Dobra. Żyje, czy żeśmy go ubili? Oj. Kryształowa bestia, dobra. Ubiliśmy towarzystwo, pięknie. Ale motyw. Nie wiedziałem, że tu coś takiego będzie na samym początku. Dobra, chodźmy tutaj, bo jak takie nas tutaj niespodzianki czekają. Rany są dotkliwe, długo już nie wytrzymam, słyszę, jak włóczy się na zewnątrz. Aha, czyli on tu pisał, to nie jest wilk. Czyli on tu pisał o tym stworze, który był. No. Dobra. Dobra, obejrzyjmy, co tu jeszcze możemy... Tu jakieś zabite konie. Wejdźmy sobie może na ten dach, nie wiem po co, ale zobaczmy, co na dachu jest. Myślałem, że ten koziołek jest, ale nie. Tędy pamiętam, żeśmy przechodzili uciekając przed tymi likanami. No tu więcej chyba nic nie ma. Dobra, schodzimy w dół. Może coś tu jeszcze ciekawego? O, tędy jesteśmy tutaj od drugiej strony. Tu będzie można to otworzyć, tą bramę pewnie. Zbadajmy. To. Pociski wybuchowe, mamy sporo już amunicji, słuchajcie. GM79, patrzcie. Ale spluwa. No, tym jak walniemy, to słuchajcie. I co, tu więcej chyba nic nie ma. Nie, jest jeszcze coś. Co tu jest? Jakiś skarb, ale gdzie? Tu nic nie ma. Wytrych. Teraz? A, skarb przekreślony, dobra. Czyli już żeśmy zeksplorowali. Fajnie. No to idziemy dalej, no. Czekajcie, czy tędy ja będę mógł tędy przejść? Nie. To jest zabite na wieki wieków, amen. Tu mamy jakąś bramę. Ale też tam się nie dostaniemy. Tu jest koło młyńskie, no niech se będzie.
Tu jest ta chatka, gdzie żeśmy byli, dobra. Jakieś dziwne takie gulki. Obejrzyjmy to. Tu może się coś kryć. O! Jest coś. Zardzewiały złom. Zawsze się przyda, oczywiście. Tu oczywiście też żeśmy wcześniej byli, ale... O, słyszę gdakanie kurek. Tutaj szczotka. No zaraz kurkami się zajmiemy. Ale na razie obczeszemy, co my tutaj mamy albo nie mamy. No nie, tutaj nic już nie mamy. O, drzwi wyłamane przez te lykany. Dobra. Zejdźmy na dół. I zapolujmy na kuraki. Gdzie te kuraki nam gdakają? O, wydawało mi się, że tu gdzieś. Dobra, zniszczmy. 500 lei. O, tu są kuraki. Zbadaj. Co tu możemy użyć? To chyba nie. O, ma tabliczkę zdjęć, mapa. O. Coś tu trzeba wsadzić, jakąś korbę, nie wiem. No musimy jakoś się dostać, słuchajcie. A jak ja bym górą zszedł, patrzcie. Czy da się wejść tutaj górą na dach? Zaraz zobaczmy. Bo tu trzeba się dostać jakoś na dach, słuchajcie, na górę samą. I wtedy dopiero tam zejść. Nie wiem, czy tu gdzieś jakieś przejście było? Obawiam się, że chyba nie. Czekajcie, tutaj coś nie. To już było zeksplorowane. Tu nie ma żadnego wyjścia na dach. Tu możemy tylko dołem wyjść. O, no właśnie. No nie, tutaj nic nie zrobimy. Musimy znaleźć jakiś element, który będzie pasował do tego, żeby to odsunąć. Na razie nasze kurki są bezpieczne, niech się pasą. Także na razie nic nie będziemy w tej kwestii tutaj działać. Ja zobaczę jeszcze, czy tutaj coś się nie kryje. No to jest to pomieszczenie wcześniejsze, gdzie myśmy byli. Znaczy ten domek wcześniejszy, gdzie żeśmy byli, ale tu od tej strony już też nic nie ma. Dobra. Schodzimy na dół, idziemy. O! Słyszeliście to samo, co ja? Coś tu jest. Jeszcze coś? Jeszcze jeden jest. O nie! Oj, nie, 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 nie! 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 Nie, poszedł mi! Poszedł, poszedł! O, niech ty! O, ja... Czekajcie. Uff. Zapomniałem, że tu niestety dosyć długi jest czas przeładowania. I się okazało, że nie mogę użyć jej ponownie. I dlatego mnie dopadł. Gdybym zrobił od razu cofkę do tyłu, to może bym się w jakiś tam pewien sposób ustrzegł przed atakiem, a tak to niestety nie. No ale nie ma tragedii, tu radio nam się świeci, ale nic nie gra, nic nie gada. Nie no, więcej tu nic nie, chyba nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc możemy tylko wyjść, wydaje mi się. Zobaczę, czy gdzieś w pobliżu czegoś jeszcze
mniej lub bardziej ciekawego nie ma. Lampa. Dobra, chodźmy tutaj. Tu też już niby wszystko zinwigilowane, sprawdzone. Ale wolę zajrzeć. Żeby potem nie było, że coś żeśmy przeoczyli. Tu jakiś taki dziwny zakamarek. No dobra. Tu jakieś palenisko można byłoby jakąś michę zrobić. No ale tu więcej nic nie ma, już mi się wydaje, wiecie. Zobaczmy sobie mapkę. Gdzie my się znajdujemy? Tutaj dalej coś pewnie jest. Jasne, że jest, bo tutaj patrzcie, są ukryta broń Morą. Dobra, chodźmy tędy w takim układzie, skoro nas tutaj droga prowadzi. Czekajcie, co tu jest tutaj? Tu jest jakieś dziwne pomieszczenie, ale tu nic nie ma. Tu jest jakaś sterta... nie wiem czego. Tu jest jakaś dziwna maź. O, tu coś jest, czekajcie. Nie przejdziemy, ale tu coś jest. Zbadaj. Pokryty obślizłą substancją. Jeszcze raz? Co tam pisało? No już przeczytałem, kurde. No i co ja mam z tym zrobić? Aaaa! Trzeba było w to strzelać. A to tylko tutaj się nam to zrobiło. Odsłonęło. Czyli nie wszędzie nam potrafi to ustąpić. O! To ten wiatrak tak hałasuje. To jest chyba ten wiatrak, słuchajcie, którego widzieliśmy na początku, przy zejściu tutaj do tej wioski, do tej osady. Zamknięty od drugiej strony, ale mamy świniaki, patrzcie. To już nic nie zrobimy. Wespnij się, tak? Co by nas na świniaki nie pogryzły? O! Tak trzeba było zrobić, niestety. Jeden świniak upolowany, drugi świniak upolowany. I tu znowuż jest ten element, gdzie trzeba coś wsadzić, żeby to otworzyć, a ja nie wiem co. Tu możemy otworzyć to przejście. Tworzyłem. Dobra, słuchajcie. Zajrzyjmy teraz w takim razie. Coś tu jest ciekawego. O, mamy kolejną grę, patrzcie. Tylko czy mam kulkę? Nie mamy kulki. No fatalnie. Nie mamy kulki, bo byśmy zagrali w grę. Ale wejdźmy tutaj, tu może będzie kulka. Kulki nie widzę. Jest za to maszyna do pisania, więc zróbmy szybki zapis. No i lecimy dalej. Winda zbiornika wodnego. Zobaczmy.
Nie utnie nam ręki. A to w dół jedziemy. Myślałem, że to w górę pojedzie. Nie podoba mi się tu. O! Podoba mi się tu. Fragment kryształu podnieśmy sobie. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Chyba źle idę, bo tu już się kończy nasz ten tunel. Coś tu szumi? Nie działa strzelanie, tylko niestety. O! Kolejny flakonik z tym, z naszą Rose. No dobra. Pójdziemy. O nie! Co on zrobił? I'll just be taking this. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please. If you take it, then the others laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged away in. What do you... This is my territory. I won't let you leave. Shit. Ucieknij. No to... Dlaczego to się nie rozwala teraz? Patrzcie. Nic z tego nie rozumiem. No to jak mam stąd teraz wyjść? A tak mogę się przedostać, przycisnąć. O, jejku. Niektóre dają się zestrzelić, a niektóre nie. Czyli wyjemy stąd po prostu. Przydaje nam się tu jednak, powiem wam, nieskończona amunicja. Tu się zawaliło? No więc właśnie. No to widzę, ale... Którędy? Tędy? A, tu schody jakieś na górę są, poczekajcie.
O, tu coś jest. Amunicję do pistoletu bierzemy. Wygląda na delikatne. Dobra. U góry jakieś stwory chodzą. Patrzcie. Nie? Nie widzi mnie. Dobra. Ładnie żeśmy załatwili temat. Proch strzelniczy niech będzie. Zioło bierzemy i proch strzelniczy razy dwa. Dobra, fajnie. O, tu coś mamy. Beczkę. 710 lei. Nie pogardzę. Tu kolejna beczka. 560 lei. Oczywiście też nie pogardzę. O. Ale motyw. Klucz do łódki. Bierzemy. Dobra. 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 Jeszcze jakiś gdzieś tutaj słyszę. Dobra. 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 Wszyscy? Doskonała kryształowa czaszka. Pozbierajmy to. Chemikalia. Chemikalia. Zioło. Okej. Czy tutaj wszystko żeśmy już wzięli? O, tu jest nawet to niezaznaczone na mapie. O, nie ma tu nic ciekawego, jakieś ulotki, nie ulotki. O, ale to jest ten teren zaznaczony jako jeszcze niespenetrowanym. Spróbujmy tutaj gdzieś coś popatrzeć, ale... Nie wiem, czy ja tu gdzieś jeszcze coś znajdę. Tu jakaś... O, jest coś. Amunicja, dobra. Też jeszcze nie. Też jeszcze nie jest to wszystko. Coś jeszcze gdzieś tutaj jest. Nie wiem gdzie, ale gdzieś jest jeszcze coś. O, tu chyba coś... Ryba? Ale nie, tej ryby nie możemy chyba użyć, powiem wam. Tu mi się świeciło, ale to światło się tylko odbija. Więc nic tu nie zrobimy. Tu nic dalej nie było. Z tego co pamiętam. Ale ten teren jest jako dalej niezbadany. Niezbadany. Ha. Co tu zrobić? Tędy nie przejdziemy chyba. No, niestety nie. Możemy tylko tędy pójść. Patrzcie.
Tutaj też już nic nie ma. A to jest przestrzeń dalej oznaczona jako, tak jak mówię, niezbadana. No dobra, chodźmy tutaj w takim to układzie. Może tu jeszcze dalej coś będzie. O, jest coś. Jest, fajnie, rozwalamy. 560 lei, zobacz. O, teraz jest ok. Dobra. Teraz jest ok. Nie z tej strony. No i chodźmy tu w górę. Pnij się w górę. Pnij się w górę. Co ja tutaj mogę zrobić? Słuchajcie. O, jest jakieś wyjście na dwór. W to chyba nie ma sensu strzelać. Powietrze, fajnie. Jajko? Jajko pancerne, niestety. Jajko jest pancerne. Dobrze, słuchajcie, ja nie patrzę wprawdzie na zegarek, ale wydaje mi się, że już ten odcinek będzie chyba miał swoją długość, więc ja tutaj się z wami na tą chwilę, na ten moment pożegnam i spotykamy się w kolejnym odcinku. Nie ma tu wprawdzie maszyny do zapisania, ale zrobimy taki sztuczny podział odcinka. Także póki co trzymajcie się i widzimy się w kolejnej rozgrywce. To tyle ode mnie. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!